Witamy Was serdecznie w najnowszym odcinku po dłuższej przerwie. Przerwie spowodowanej tym, że... Lutowanie jest nudne. Tak, lutowanie jest bardzo nudne i mało widowiskowe. Kochani, ja tutaj robię takie coś. Czy to będą wyglądać dzieci? Zakładamy taką gumeczkę, no taki plasticzek, żeby można było ładnie odchylać płótno. Sezon lotniczy już się rozpoczął. My cały czas kontynuujemy pracę na naszym samolocie, by jak najszybciej go ulotnić. W dzisiejszym programie pokażemy Wam, co udało się zrobić. Skupiliśmy się na tym, żeby zrobić jak najwięcej. Niestety ten materiał dzisiejszy nie będzie jakoś super pokazywał wszystkich czynności. Jakby coś, piszcie w komentarzach z pytaniami, a my zaczniemy od tego, co z naszą awioniką. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam awionikę, która była montowana w biurze. Teraz przenieśliśmy ją do samolotu, zamontowaliśmy. Jak widzicie, wszystkie podzespoły są zdjęte, byśmy mieli dostęp do tego, co się dzieje za tablicą, by to wszystko można było podłączyć. Jak widzicie, jest tu mnóstwo jeszcze kabelków, chociażby tutaj do drążka, który jest drążkiem wielofunkcyjnym, gdzie będzie PTT, sterowanie trymerami, jeszcze kilka innych funkcji, które pokażę trochę później. Jak widzicie, również na załączonym obrazku zamontowaliśmy już pleksę. Pleksa zamocowana jest za pomocą śruby z góry nitami. Całość była w komplecie, wystarczyło to dogiąć, jak na załączonym obrazku. Zamocowaliśmy również końcówki skrzydeł. Rurę natarcia skrzydła oraz spływu damy na standardowe nitonakrętki, a w miejsce, gdzie końcówka skrzydła łączy się z żebrem, damy specjalne nitonakrętki, które zazębią się w laminacie. Jak widzicie, w końcówkach skrzydeł jest już oświetlenie firmy Aveo Engineering. Nasze Atlas 15, które są światłami do lądowania, taksi oraz wikłak. Zamontowane jest również światło nawigacyjne, pozycyjne oraz stroboskopowe. Cały odcinek na temat oświetlenia możecie znaleźć trochę wcześniej. Oczywiście na końcówki skrzydeł przyjdą jeszcze klosze. Klosze, które będą umiejscowione w tym miejscu, będą trzymane za pomocą nitonakrętek i śrubek. Będzie to wyglądało mniej więcej tak. Również do końcówki skrzydła została zamontowana rurka Pitot z podgrzewem i z funkcją AOA. Zamontowaliśmy również czujnik temperatury zewnętrznej.
pewno. Opłuciliśmy nasze stery w wysokości oraz kierunku. W środek zostały zamocowane serwomechanizmy trymerów. Trymery również zostały przymocowane. Sprawdzimy je dopiero, jak cała elektronika będzie podłączona w kabinie. Dużo czasu zajmuje nam instalacja awioniki oraz przygotowanie całego kablowania, które robimy sami. Tutaj macie na przykład wiązki od trymerów, ale takich wiązek jest dość dużo, ponieważ no, nie ukrywajmy, mamy tutaj naprawdę dużo awioniki, dużo przyrządów i dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Mamy również przygotowane śmigło firmy Kiewprop. Założymy je dopiero przed samym rozruchem silnika. Sam rozruch silnika w następnym odcinku. Czekamy na miga. Powinien się zaraz tutaj pojawić. Jedna z atrakcji na bydgoskim lotnisku. Na to czekaliśmy. Zamontowaliśmy również ramy oraz drzwi. Na samym silniku też bardzo dużo się dzieje. Zamontowaliśmy nasze gaźniki. Również zamocowane zostały filtry powietrza, a także poprowadziliśmy wiązki i okablowanie do naszych wszystkich czujników, które są na tym silniku, a mianowicie cztery czujniki EGT, czyli temperatura gazów wylotowych, czujniki temperatury wody w głowicach, dwa takie czujniki mamy na drugim i na trzecim cylindrze, standardowo czujnik ciśnienia paliwa, czujnik ciśnienia oleju oraz temperatura oleju, a także temperatura powietrza wpadającego do gaźników oraz czujnik podciśnienia. W ostatnim czasie spotkała nas bardzo miła niespodzianka, mianowicie otrzymaliśmy nagrodę błękitnego Cumulusa w plebiscycie lotniczym Cumulusy 2020. W imieniu Airsport Promotion i Fundacji Awiatornia gratulujemy i chcemy Wam wręczyć nagrodę. Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej nagrody, wszystkim, którzy nas oglądają, sponsorom, rodzinie oraz wszystkim znajomym. To dzięki Wam, dzięki wielkie. Mamy bardzo dużo zapytań odnośnie jakich kół będziemy ostatecznie używać na naszym buszkecie. Mamy tutaj dwa rodzaje do różnych zastosowań. Te pierwsze otrzymaliśmy w prezencie od firmy Skyridge i są to oryginalne alaskańskie Bushwheelsy 26. Cechują się tym, że są to opony bezdętkowe, bardzo nisko ciśnieniowe, bardzo miękka guma do stosowania na trudny teren, na trawiaste lądowiska. Niestety nie będziemy mogli ich używać na co dzień, bo bardzo szybko się zużyją, a że są dość kosztowne.
zdecydowaliśmy się zakupić drugą alternatywę, które dostarczyła firma Air Service Group z Piaseczna. Są to Aero Classic Tundra, również duże koła, bez zbieżnika, żebyśmy podczas lądowania nie złapali jakichś kamyczków, które później nie będą strzelać i nie podziurawią nam trilamu. Bardzo fajne kółka, tyle że tu już mamy dętkę, są o wiele twardsze i na nich na co dzień będziemy operować z lotniska. A tak Aero Classic wyglądają zamontowane, napompowane na buszkecie. Jak zaobserwowaliście, to nie jest nasz buszket. Nasz buszket ma nowego kolegę w hangarze. I to już wszystko w tym odcinku. W następnym założymy śmigło, odpalimy silnik. Pamiętajcie, odwiedzajcie nasze strony na Facebooku, Instagramie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!